może nadzwyczajnych okazjach, prawda? Jakiegoś wielkiego, jak to często w telewizji jest pokazane, jakieś dziecko, prawda? Musi otrzymywać lekarstwa bardzo drogie, czy operacje. To są wyjątkowe sytuacje, w których muszą interweniować między innymi instytucje, które mają środki ku temu, prawda? Natomiast my na co dzień w naszym otoczeniu mamy wszystkie takie drobne sytuacje, które mogą się przetworzyć w wielkie miłosierdzie, jeżeli będziemy mieli tę postawę i tych ludzi na przykład pocieszać. No widzimy, ktoś jest smutny, prawda? Izoluje się, to zainteresować się, objąć go ramieniem, jeżeli się da. Spytać o co się stało, dlaczego płacze, dlaczego jest smutny, co można mu zrobić. Niech się wygada. Ojciec Święty ciągle mówi, że mamy słuchać, co inni mówią, prawda? I nie musimy przychodzić od razu z receptą gotową, prawda? Tylko wysłuchać, no i szukać razem jakiegoś rozwiązania. W naszej rodzinie najpierw, prawda? Nie ma zgody w rodzinach, bo nie ma miłosierdzia. I to jest bardzo ważne. I z drugiej strony, no, gdziekolwiek jesteśmy, są sytuacje, gdzie możemy ewentualnie interweniować, prawda? No, pomóc ludziom w sytuacjach przypadkowych, wypadkowych, prawda? Często ludzie są zupełnie niewrażliwi na to, co się dzieje wokół nich. A to jest też całe miłosierdzie, żeby mimo wszystko coś o czym świadczyć. To jest heroiczna cnota. I dlatego jeszcze raz powtarzam, że my musimy otrzymać siłę miłosierdzia od Boga. Sami nie będziemy w stanie podołać temu wyzwaniu. Będziemy uciekać.